Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z oczywiście DLC Bowser's Fury. No i nie wiem czy pamiętacie, ale myślę, że tak, ale ostatnio zakończyliśmy fabułę główną. Uwolniliśmy Bowsera, chociaż tak nie do końca chyba, bo on tam dalej chodzi, więc, znaczy, nie wiem, wyleci, no nie wiem o co chodzi, ale on tam jest. On tam w każdym razie jest, natomiast teraz mamy do zdobycia jeszcze całą masę tutaj tych innych cut shines, no i muszę się skupić na tym, żeby oczywiście to wszystko zrealizować. No bo ile to jeszcze brakuje nam ich w sumie? 42 do zdobycia, to nie jest mało, na pewno nie. Ale myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia, tylko teraz pewnie wiecie, to wszystko wymagać będzie ode mnie takiej znacznie większej czujności. Ej, właśnie, jak ja w ogóle mam pomóc ci znaleźć tą wesołą gromadkę, bo to jest bardzo dobre pytanie. Jak to niby mam zrobić? Ja tu ich nigdzie nie widziałem. Natomiast no będziemy... O, tu jest w ogóle jaki wielki ślad. Widać jakie to ma wielkie Bowser łapska, co nie? No dobra. Nie, no myślę, że trzeba będzie na pewno używać jeszcze tutaj, skorzystać z jego, powiedzmy, nazwijmy to pomocy, czyli żeby porozwalał, co trzeba rozwalić. Natomiast no ja muszę szukać, no i mówię, to nie będzie łatwe, to na pewno nie będzie łatwe, bo trzeba się rozglądać absolutnie wszędzie. Bo to one tak potrafią być dziwnie rozmieszczone, że no szukaj, a może znajdziesz, a może nie znajdziesz. Dobra, bo tutaj jest jeszcze sporo roboty tak naprawdę do zrobienia. Tak aż dziwię, że aż tyle. Ej, tam coś jest? I tam coś daleko jest, ej, no nie wierzę. Tak daleko? Ej, dobra, chodź. Oj, wskoczę równo. Ojej, nie, chyba... A jednak, wcelowałem się, kurczę. Not bad. Ej, ja tam byłem? Ej, a co to jest? Ej... Szczerze mówiąc... oj, nie, to chciałem zrobić. Ej, zaraz, bo to jest jakiś... Tu chyba chodzi o to, żeby złapać więcej takich żetonów. Ale niby gdzie jest kolejny? Ej, tam? No nie, żartujecie chyba. Ojejku. O! Zdobyłem. A i on się przemieszcza, zobaczcie, dobra. Teraz gdzieś tam, ej, masakra, dobra, czyli ja muszę tutaj wskoczyć tutaj na naszego przyjaciela i jechać tam jak najszybciej. Ej, to wcale nie jest takie proste. Ej, nie! Dobra, udało się. Jakimś sposobem się udało, dobra, nie wiem jak długie może być to zadanie. Mam nadzieję, że nie jakieś mega długie. O, proszę bardzo, ale było warte, słuchajcie. Było warte, żeby to ogarnąć, bo Plessy Medal Collector, o super, no i to cieszy. Oj, cieszy bardzo, no dobra, ale ja bym chciał jeszcze wrócić sobie tutaj. No tak, teraz to już w ogóle tak przejechałem, że... Aha, dobra, tam jest wieżyczka ta, w której byliśmy. Owszem, no tutaj jest jeszcze na pewno dużo sekretów, które no fajnie byłoby zobaczyć. Ej, tu mamy, zobaczcie, okej, czyli jedno będzie tutaj. Zaraz się po to przejdziemy. Ej, tam na górze jest jeszcze jedno. No nie, tutaj na samym początku to było ukryte. No aż nie wierzę normalnie. Nie wierzę, że tak to zostało przede mną schowane. Dobra, dawaj. Ej, ale... Kurczę, wiecie co? Chyba sobie ułatwimy życiem. I weźmiemy po prostu tą zdolność. Okej, to jest... To jest tak jakby pierwsze. Fajnie. Ej, o proszę, a kogo my tu mamy? Teraz go w ogóle zobaczyłem dopiero. No nie, naprawdę. Naprawdę muszę się za tobą uganiać, ty Shadow Luigi. Dobra, dostał. Super, teraz gdzie on się pojawił? Ej, gdzie on się schował? Tu jesteś. Dobra, trzy uderzenia, żeby nam padł. Dobra. O ty cwaniaku. No nie, ale mnie teraz to przyznam, że mnie trochę zmyliłeś. Kurczę, bo te drzewa strasznie przeszkadzają. Co nie? No niestety. Ej, gdzie jesteś? Dobra, co on zrobi? Aha, taki chciałeś być cwany, a ja byłem bardziej cwany. Dobra, teraz uciek na część statku. Więc tutaj... Ty jak się ze mnie śmieje, wredny. Dobra, myślisz, że spadł... O, ty kurcze. Dobra, jak on tu wróci? O, dokładnie. I co, dostanę kolejne od razu? Kolejne natychmiast. Super, słuchajcie, jest zadanie odblokowane. Będzie zaraz kolejne.
Dobra, to niech znika. No i właśnie, gdzie my tutaj mamy? Czekajcie, bo to gdzieś tutaj miało być. Oj, tutaj jeszcze jakieś fajne bonusiki. Oj, najlepszy bonusik ever trafi jeszcze. Super. Dobra, od której strony? O, od tej strony. Od tej strony wszystko mamy, więc idziemy. Dobra, czyli brakuje nam jeszcze tak naprawdę tego pośredniego, tego trzeciego. Ojejku, dasz radę? Ojej, 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 dobra, no nie do końca. Dobra, gdzie to jest? Tutaj, a, tam jest jeszcze też jakiś bonusik. O, i znowu dzwoneczek, ale jestem dobry dzisiaj w tym. Znajdowanie dzwonków to moje powołanie. Ale powiem wam, że Bowser długo nie atakuje, więc może wcale nie będzie takie łatwe to z tym, żeby on, tak wiecie, bez przerwy atakował. Dobra, nieważne, tam już znaleźliśmy to, czyli to na pewno nie o to chodzi. Będę musiał przejść sobie do innej lokacji na pewno, żeby tutaj odblokowało się jeszcze jakieś zadanie. Ej, tego też, ej, znowu dzwonek. Teraz to już za dużo tych dzwonków, nie no, przesadzam z tymi dzwoneczkami. Co za dużo, to niezdrowo. No dobra, 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 ale nie, no trzeba będzie przejść do innej lokacji, no bo na razie nie wiem, gdzie jest to jedno. Ono musi być w jakimś pośrednim miejscu. Ej, ale tu jest ciągle jakieś bonusy teraz wyskakują. Kurczę, masakra. Dobra, mogę zdobyć, ale... A, tylko że teraz nie będę miał jak dodatkowej, no właśnie, niepotrzebnie, w sumie niepotrzebnie. Ale jak mam znaleźć tych twoich... Ej, a oni tam nie siedzą? Nie, tam są ich plecaki. Tam są ich plecaki, no ale weź tu po prostu wymyśl sposób, gdzie oni mogą być. Dobra, nieważne, nieważne, jeszcze rozejrzyjmy się zraz po statku. Albo wiecie co, od razu wlecimy tutaj na grzbiet naszej przyjaciółki. Przepłyniemy kawałeczek, patrząc czy od strony, bo czasami inne spojrzenie może zrobić nam robotę po prostu. I może coś akurat odkryjemy, na co wcześniej nie zwracałem uwagę. Ale nie. Tu nic takiego niestety nie widać. Ej, dobra, a tu jest w ogóle do zdobycia też coś i widzę nawet w jaki sposób trzeba to zdobyć. Dobra, musimy... No tak. Ej, ale jak ja tam doskoczę niby? Ej, no właśnie, to jest bardzo dobre... O, dobra, pytanie, okej, wybiłem się wystarczająco mocno w końcu. Dobra, lecimy. To będzie chmurkowy, szalony świat. Tak, o kurcze. Dobra, trzeba pewnie rozwalić, wiecie, wszystkie stworki. Więc na tym się... Ojej. Oje, ale to psuje kompletnie. O nie, ale to zepsułem, dobra. Teraz moje życie będzie znacznie trudniejsze. Bez tej gwiazdki. Ale nie, jest kolejna gwiazdka, dobra, czyli jednak może... Może nie będzie aż tak potwornie. Dobra, udało się stosunkowo szybko. Ojej, o nie, chyba zepsułem, słuchajcie, chyba zepsułem, kompletnie, bo teraz się już nie cofnę tam, nie wierzę. Dobra, mam nadzieję, że będę mógł ponowić to raz jeszcze. No bo, kurczę, no, to było do zrobienia, to nie było takie trudne wcale. To nie było wcale takie trudne, ale tutaj to trzeba jakoś, nie wiem, mieć mega wyskok. Tam już, nie wiem, czy on za którymś razem skacze tak wysoko? Czy po prostu trzeba... Ej, jak zrobię tak? O, to jest dobry pomysł na to, żeby szybciej się wybić. Dobra, jeszcze raz. Ja się nie poddaję, nie w takim momencie. Dobra, cię proszę, Marion, proszę cię, teraz... teraz skuteczni. A szczególnie tych przedostatnich. No, tutaj patrzcie, od razu wszystko przebiega tak jak należy. No, tutaj też fajnie byłoby to zrobić dość szybko. Dobra, i teraz jakoś tak obrócić to. No nie, no nie. Nie wierzę. Słuchajcie, nie mogę ich trafić, jakoś nie mam... Ej, a ja jestem geniuszem. Przecież ja mogłem poprosić Bowsera Juniora o to, żeby mi pomógł. Tak przynajmniej mi się zdaje. Że on nam może pomóc rozwalić te stworki. Może to będzie trochę oszukańcze, ale jednak może zadziałać. Ale ta muzyka jest cudowna. To jest takie, wiecie, muzyka z dzieciństwa. Dobra. Nie omijamy nikogo. Pięknie. Dobra. Stresik jest, żeby znowu czegoś nie zepsuć. Ale tu jest taka dziwna, mówię wam, dziwna perspektywa. Dobra, mogę... No patrzcie. O, no nie, no oczywiście, że mogłem tak zrobić od początku. Nie, no trochę sobie ułatwiłem życie, ale skoro mamy jego, no to czemu sobie mamy nie ułatwiać? No i proszę, nagroda jest. Dobra, zbieraj ją. Już jest w ogóle ponad 60. Nie no, ładnie idzie. Bounce and Trounce in the Clouds. Co ciekawa nazwa. I boom. Tak jest, więcej monet.
Super. Jak tam wygląda, słuchajcie, nasza mapka? Na początku mamy jeszcze 5 Ketchine Shards. A, no tak, tylko że ja tam nie mogę tego znaleźć, więc dobra, na spokojnie. W ogóle tutaj nie byłem jeszcze ani razu. Ciekawe, ciekawe. Tu mamy te wszystkie, jak są te lake, coś tam, to trzeba po prostu szukać tego dobrze. Ej, ale Bowser naprawdę nie atakuje, a może jego trzeba jakoś sprowokować, słuchajcie, żeby on ruszył w naszym kierunku. Nie wiem. Ej, dobra, tutaj coś jest do zdobycia, tak jakby mi... Wyświetla mi, że coś tu jest. Ej, bo tu jest ktoś, zobaczcie. Mieliśmy ich znaleźć, mieliśmy im pomagać i... Ej, serio? Ja od razu dostaję taką nagrodę. Ej, coś czuję, że zdobycie tych wszystkich katrzańców teraz to będzie bardzo łatwe. Naprawdę, nie, no nie spodziewałem się, że to będzie aż tak szybko, że tylko wiecie, o, pomogę mu i od razu nagrodam. Dobra, tam coś daleko jest do zdobycia, więc oczywiście idziemy, idziemy. Co to jest? Dobra, tu trzeba chyba zejść, żeby to jakoś aktywować. Dobra, przekonajmy się. O co tu biega w tym? O! O kurde. Dobra, to może nie być takie łatwe wcale. No właśnie, bo mamy tylko 20 sekund. A 20... Ej, ja mogę po prostu iść cały czas prosto? Ej, masakra naprawdę. Dobra, spodziewałem się czegoś znacznie trudniejszego. Ej, mam nadzieję, że te schodki zostaną na zawsze, bo... Zostaną czy nie? A, nie zostaną, bo to byłoby takie fajne ułatwienie. A może można i tak to aktywować, kto to wie? Dobra, jesteśmy tutaj. Przepłynęliśmy więc w całkowicie nieznane mi do tej pory miejsce. Tu jest... O, patrzcie, znowu mamy coś ciekawego. Dobra, będziemy znowu lecieć jak szaleni, więc dawaj, dawaj, plecy, dawaj, 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 dawaj. Musisz się spieszyć, bo to nie będzie trwać... O nie. Dobra, daliśmy radę. Ledwie, bo ledwie, ale daliśmy radę. Dobra, wyskoczysz? O nie! Ej! Czy ja dobrze słyszę? Ej, no nie, słuchajcie, w końcu chyba atakuje Bowser. Słychać Bowsera. No nie wierzę, czyli on jednak się pojawia, widzicie? Czy nie jest tak źle? Ale co teraz się będzie z nim działo? A może to nie jest... Nie, no to jest Bowser. Tu dalej jest Bowser. Dalej jest wściekły Bowser. Czy ja naprawdę muszę z nim... Powiem tak, nie zamierzam z nim toczyć walki. Co się dzieje? Tam jest... Ej, ale tam jest nagroda, dobra. Dobra, 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 nagroda nagrodą, ale ja teraz się zajmuję... dobra, jest tutaj. Dobra, wskakuj, wskakuj, wskakuj na grzbiet i leć. Nie no, ja wiem, że Bowser się pojawił i mamy całą masę takich miejsc, które on musi po prostu rozwalić. Dobra, dobrze, dobrze płynę. O nie, o nie, o nie, odbiłem się od niego. Najgorzej! Ej, tu jest w ogóle... Aha, fajnie, fajnie. Dobra, czyli być może on ucieknie przynajmniej dzięki temu. Ej, to jest już nagroda za to? Myślałem, że to jeszcze to zadanie trwa. Myślałem, że to zadanie jeszcze trwa. Tu proszę, ono już się skończyło. Dobra, to szybko poszło. Naprawdę szybko poszło. Dobra, zawracamy, zawracamy. On po prostu teraz się pojawia, tylko że rzadziej na to wychodzi. Więc jak będzie, to trzeba po prostu, wiecie, wykorzystywać każdą okazję. O, tu było chyba coś, co mógł... A nie, nie, myślałem, że to jest coś, co on może zniszczyć, ale jednak nic z tych rzeczy. Dobra, tutaj jakby coś było ukryte, gdzieś w tym zakątku. Oj, ominąłem już to miejsce, które tam było. Dobra, ale tutaj też coś jest. Tu też coś jest, więc zaraz zobaczymy. Może nie tutaj. Tu czy nie tu, nie? A, bo to jest wyżej po prostu. Okej. Okej, 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 okej. Wszystko już wiem. Dobra, ale i tak chcę stąd zwiać, ponieważ tam ominąłem coś. A jak jestem już w tej okolicy, no to no nie marnujmy tej okazji. A, trzeba tutaj wpłynąć, zobaczcie. Tu rzeczywiście coś jest. Oj, trzeba będzie, dobra. Trzeba będzie... Nie, no to było 200 IQ normalnie. Co zrobiłem? Prawdziwe 200 IQ. Dobra, dawaj mi dzwoneczek. I zaraz się przekonamy, co tu się dzieje. O! No nieźle. Dobra, mamy... Ojej! Dobra, czy on wypuszcza coś takiego? Dobra, ale absolutnie nie robi mi tym krzywdy, więc easy. Poszło. Ej, to nie koniec? Ej, nie, nie... Tu ktoś jest, no dobra, tu ktoś jest, ale... Aha, trzeba było jeszcze tego stworka rozwalić, no nie mam pytań. Nie mam pytań po prostu. Dobra, mamy to. Mamy to, super. Surprise, prize fight.
No, no takie prawdziwe surprise. Dobra, lecimy dalej. Nie no, te które się katrzańce pojawiły nowe, no to są naprawdę łatwe do zdobycia. Tu jest Lucky Isle, okej. Tu jest w sumie, nie wiecie co, chyba nawet stąd spłyniemy na razie. Skoro mamy taką możliwość. Bo tu jest serio sporo roboty, tylko żebym... Dobra, już widzę gdzie jedno jest. A królik. Ach, moje ulubione zadanie z ściganiem królika. Który no oczywiście nie ma z nami najmniejszych szans. Dobra, gdzie tak... tu jest znowu wyzwanie pływania. Ej, ale on to jakoś cwany się zrobił. Jakoś tak dziwnie ucieka. Dobra, wracaj mi tutaj. Nie no, powiem szczerze, że ten to jest chyba nawet jakiś taki szybszy niż standardowe króliki. Dobra, ale on zwiewa. Dobra, no mam wrażenie, że go doganiamy. Kurczę, te drzewa to chyba mnie tak nieco spowalniają. Dobra, ja będę płynąć obok, ty tam sobie przeskakuj jak chcesz króliku jeden ty. Dobra, już go prawie mamy, no nie wierzę, już go prawie mamy. Ajajaj, jakbym skorzystał z przyspieszenia, może byłoby dobrze. Ej, to nie jest wcale takie proste. Dobra, udało się. Jak uciekał Lake Rabbit Place, tak. Okej. Ale widziałem jeszcze jeden wyścig i jest tutaj. Dobra, więc słuchajcie, próbujemy, zobaczymy gdzie. Ojej, daleko. Dobra. To wcale nie jest na to tak dużo czasu, bo już podjeżdżamy bliżej, zobaczcie. O nie, teraz się nawet udało. Jeszcze nie mruga, że już jest koniec. Dobra. Teraz gdzieś, ojej. Ej, no nie, Bowser znowu atakuje. No nie, dobra, on jednak. Jednak nie tak dużo czasu. Ej, gdzie jest nasza przyjaciółka? O nie, dobra, jest. Jest, dobra, Bowser. Zdobędę to wszystko, to Bowser mi odpuści, słuchajcie, więc spokojnie. Dobra, Bowser, nie będę się z tobą bawił. Bowser jest wściekły, bo nie mam na niego czasu. I nie wiem, czy zauważyliście, ale Bowser... A nie, on traci życie, myślę, że nie traci życia. Traci, czyli będzie jeszcze jakiś pojedynek z Bowserem. Może już taki naprawdę ostateczny. Dobra, co my tu mamy? Tu jest kolejne do zrobienia. A co to znaczy, że to jeszcze się nie odblokowało? Być może o coś takiego chodzi tutaj. Teraz gdzie to jest? Dobrze płynę? Dobrze płynę. A, bo to może być gdzieś... tak, to jest gdzieś tutaj, tylko że na górze. Tylko że jest jakiś sposób, jakaś, nie wiem, wiecie, wybicie, które sprawi, że wylecę tam na sam szczyt. Tak, jest rura. Idziemy więc do rury. Niech mnie przekieruje szybciutko tutaj. No i zaraz się przekonamy, o co tu... Key to the cutscene. Ale o co tu chodzi? Jak ja mam to odblokować niby? Muszę rozwalić tych przeciwników. Ale to byłoby chyba zbyt proste. Nie no, potrzebujemy jakiegoś klucza. Którego oczywiście nie wiem jak zdobyć. Dobra, polecimy więc po prostu w tym kierunku i zaraz się przekonamy. Nie no, ja do tego miejsca to ja nie przepadam za nim za bardzo. Ja już tutaj troszkę czasu w życiu spędziłem. Ojej. Dobra, padł. Oj, nie padł. Ja nie padłem. Dobra, tutaj pewnie trzeba naprawdę, słuchajcie, wyeliminować tych wszystkich przeciwników, żeby coś się wydarzyło. I sterowanie tym to jest koszmar. Nie spadnij. Nie spadnij. Dobra, jakoś przeżyłem. Dobra, jeszcze tego. Jeszcze ktoś do rozwalenia jest? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale lecimy. Ej, coś tu jest. Tu jest klucz. No dobra, tu jest klucz. Ale jak ja mam go teraz donieść? Bo wszystko fajnie, wszystko jasne. O, tu w ogóle mamy coś do znalezienia. Bowser, chodź no tutaj, pokaż mi co tu jest. A ja będę rozkminiał. O, grzybek, fajnie. Bardzo mi się przyda na pewno. Dobra, nie mam do tego pojęcia jak mam ten klucz zanieść. No bo przecież ja nie mogę się z nim wspinać. A jest przecież dość daleko do zaniesienia, przecież przez ten cały obszar. Ej, no nie, Bowser znowu, ja tak narzekałem, że nie będę miał teraz kiedy walczyć z Bowserem. Wy też mi tak mówiliście, a to jednak za dużo tych walk jest wręcz. Ej, no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, no na jej grzbiecie chyba mi się nie uda tego zrobić. Masakra, ej, czy tutaj w okolicy jest... tu powinno być jeszcze coś do rozwalenia, mam takie dziwne wrażenie. Wiecie co, ja to chyba upuszczę ten klucz na razie. Ej, co się dzieje, mogę go upuścić czy nie mogę? Dobra, mogę. Upuść go. No nie. Masakra, no i pięknie, no i mnie trafił, no i super. Chwileczkę, tam nie było jakichś bloków, które on może rozwalić?
Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj coś takiego powinno być, co on może zniszczyć jeszcze w tej okolicy. Ała, jak on mnie tutaj ciśnie. Ej, dobra, bo zaraz padniemy. Zaraz zginiemy w tej nierównej walce z tym olbrzymem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jakoś niestety teraz nie widzę, jak na złość, niczego, co mogłoby być do rozwalenia. Nie, jest bardzo źle, bardzo źle. Jakimś cudem mnie nie trafił. Nie, Bowser, to jakby zabawa z tobą to zabawa. Ale teraz to mnie zostaw w spokoju. O, to jest coś, co się przyda. Jest coś, co się bardzo przyda. A, bo tu w ogóle mam jeszcze jedno do znalezienia. Coś, okej. Dobra, jestem na chwilę niewrażliwy. To się ceni. O, tu w ogóle można tak fajnie skakać. Ruins Gigabel. Nie, ja tu na razie walczyć naprawdę specjalnie jakoś nie chcę. A tu coś jest w ogóle, jak ja to mogę aktywować? Co to jest? Aha, moneta po prostu ukryta. Ej, uciekaj! Kurczę, nie zdążyłem tu wlecieć. Ej, ale fajny bonusik tu jest. Dobra, no i takie bonusy to ja szanuję, słuchajcie. Takie bonusy to ja naprawdę szanuję, ale Bowser... Czy Bowser mi odpuści? Nie no, naprawdę, i po co to zdobywałem? Dobra, ja naprawdę chciałbym przed nim uciec, ale... Ej, nie, ja zaraz będę martwy. Zaraz będę naprawdę martwy, nie wiem. On kompletnie nie chce mnie odpuścić. On już tak długo tutaj jest, że wiecie, że to już jakby sprawia, że mam rozkminę, że coś jest nie tak. Ej, dobra, a może tak wróćmy się rzeczywiście gdzieś tutaj. Dobra, zobaczymy, czy on zniknie, czy nie. A może będzie nas ścigał tak do upadłego. O, fajnie, wszystko leci nam na głowę. No po prostu, co tu się w ogóle stało? Tak, tu wszędzie coś, ojej. A ja mogę pod nim przepłynąć? Ale to będzie mądre, ale to będzie mądre, patrzcie. O, i dzwoneczek dostałem za ten pomysł. Nie no, ja wiem, że oni szanują moje pomysły i ja też to szanuję. Czekajcie, no tam na początku coś, jeżeli dobrze pamiętam, było. Były te klocki. O, były! Dobra. Ale pięknie się wybiłem. Teraz gdzie jest Bowser? Ojej, Bowser jest z tej strony. Dobra, powinien to rozwalić. Czemu tego nie rozwalił? A, bo statek trochę blokuje. Ej, ale Bowser to naprawdę nie daje nam spokoju, słuchajcie. Jak już zaczął atakować, to atakuje na całego. Dobra, rozwalaj. Pięknie. Mamy. Niech on mi stąd ucieka, niech on mi stąd znika. Jest kolejne, dobra. Bowser poszedł, z życia tam trochę stracił, tylko już to skipnąłem. A, i patrzcie, uratowałem Captain Toada i teraz... on już tu jest, on już tutaj wrócił. Teraz muszę szukać reszty grzybków, które gdzieś tam się ukryły. No dobra, tu cały czas to jedno do znalezienia. Tutaj mamy całą masę po prostu rzeczy, które jeszcze gdzieś są w okolicy, tylko trzeba po prostu szukać. Dobrze szukać. A niektóre pewnie odblokują się w miarę z wykonywaniem tam innych zadań. Ale ta kraina wygląda po prostu coraz lepiej z każdą jedną chwilą i dobrze. O, patrzcie, on tutaj dopiero jakby powstawał od nowa. Kurczę, nie da chwili spokoju. Ledwie pokonany, już się odradzam. A, no właśnie, chciałem zobaczyć, bo... Dobra, no tak, tutaj jest wiadomo co. Tam w ogóle daleko coś jest do odkrycia, bardzo daleko. Nie, tutaj powinny... No tutaj jest jeszcze cała masa zadań, których nie zrobiłem, więc tak trochę głupio mi stąd odpływać. Ja tu jestem po prostu mega ciekawy, gdzie tu są te klocki, które może... O, proszę, a tutaj też znalazłem coś nowego. Co to takiego jest? No, pokaż. Dobra, ten kwiatuszek, okej, może być. Może być, ej, ale... Ej, no tam jest to jedno. To w jakimś... Tylko ja tam muszę wejść do środka. To jak tam się wchodziło, ojej. Dobra, chyba trzeba było skorzystać z tego pomysłu. Dobra, tutaj jest jakieś... dobra, spróbujemy, słuchajcie, na kocich łapkach się przedostać. Nie, chyba nie dam rady jednak. To jest chyba jednak zbyt wysoko. Nie, to trzeba było chyba pod wodą próbować. Już nie pamiętam, jak ja tutaj wchodziłem. Szczerze mówiąc, kompletnie nie pamiętam, jak tutaj się przechodziło. Tutaj nawet nie jest jakoś mega głęboko, żeby zanurzyć się specjalnie. Ej, nie, naprawdę. Szczerze mówiąc, to jakoś tego nie pamiętam. Jak ja tu właziłem? O, chyba tak.
Dobra, chwila. Dobra, już wiem, o co chodzi, słuchajcie, już wszystko wiemy. Tu mamy ładne przejście. Teraz mamy tutaj przejście, które nas przekieruje też tak powolutku dalej. No i jesteśmy w środku. No i wszystko stało się jasne, wszystko stało się proste, no ale... Ej, bo to gdzieś pod wodą było. Ej, co? O, aktywowałem zadanie. No nie, to ta, wiecie, rzucająca shurikenami i stosująca metodę Kage Banshin no Jutsu. Dobra, trafiona. A ona jest łatwa do rozwalenia, więc nie powinno być za bardzo problemów. Dobra, i teraz będzie was pewnie z 6 albo jeszcze więcej. No 6. No ale już namierzyłem prawdziwą... Takie zadania to ja mogę, słuchajcie, toczyć. Tak jest. Kurczę, nie, na początku dzisiaj miałem 58. Zaraz będę miał tak naprawdę 70, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i znajdę jeszcze to jedno brakujące. Pompom, a no tak, ona się nazywa Pompom. Dobra, tutaj już to sobie zostawmy. Ej, no ale przecież ja to gdzieś... A co tutaj robimy tym? To jest pewnie jakieś wyjście stąd. Tak, to jest wyjście stąd. Tam jest też coś do znalezienia, ale nie, no ja na pewno pod wodą widziałem. Gdzieś to w wodzie było, ale dlaczego ja tego teraz nie widzę? A jest tutaj, dobra, ale ukryte, no nie wierzę. Dobra, mamy kolejne. Czyli udało się przekroczyć piękną liczbę 70. Znaczy przekroczyć, no równo 70. Moi drodzy, w każdym razie mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Sporo zrobiliśmy, bo aż 12. Tylko 30 do końca, nie tak dużo, nie tak strasznie, damy radę. Mam nadzieję, że czekacie tak samo jak ja na kolejny odcinek. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco. A my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach z Bowser's Fury. Do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!